Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale MMA Flashback. Dziś szybka informacja, bowiem dosłownie przed chwilą KSW poinformowało o tym, że 9 czerwca dojdzie do rewanżowego starcia pomiędzy dwoma byłymi mistrzami kategorii piórkowej, Marcinem Wrzoskiem a Kleberem Kojke Erbstem. Pojedynek ten odbędzie się podczas gali KSW 44, która jak wspominałem 9 czerwca odbędzie się w gdańskiej Ergo Arenie. Zanim przejdę do pojedynku, chciałbym Was zachęcić do subskrybowania mojego kanału oraz śledzenia mnie na Facebooku, a teraz kilka słów na temat pojedynku. Kleber Kojke już w poprzedniej walce miał okazję zdobyć pas mistrzowski, pokonując Artura Kornika-Sowińskiego w trzeciej rundzie przez poddanie. Tak się jednak nie stało, bowiem Brazylijczyk z japońskim paszportem, tudzież na odwrót, nie do końca już ogarniam jak to wygląda, nie zrobił przed tym pojedynkiem wagi, w związku z czym jedyną osobą, która mogła wygrać w tej walce pas, był właśnie Artur Sowiński. W związku z tym, że przegrał walkę, tak naprawdę pojedynek ten nie wyłonił mistrza. Już po walce Marcina Wrzoska z Romanem Szymańskim mówiło się o tym, że będzie on kolejnym pretendentem do pasa i dziś oficjalnie KSW potwierdziło tę informację. Nie dziwi to w zasadzie w żaden sposób, bowiem Marcin Wrzosek w ostatniej walce z Romanem zaprezentował się naprawdę świetnie, tak naprawdę nie pozostawiając mu miejsca w żadnej płaszczyźnie i kompletnie go dominując. Kleber Kojke również bardzo dobrze zaprezentował się w tej walce z Arturem Sowińskim, także wydaje mi się, że jeśli chodzi o taki matchmaking, to nie można nic tutaj zarzucić organizacji. Jak już wspominałem, będzie to starcie rewanżowe. Pierwszy pojedynek, który odbył się na gali z numerem 39 na Stadionie Narodowym, wygrał Kleber Kojke Erbst, dominując wówczas zapaśniczo oraz parterowo Marcina Wrzoska. Marcin po tej walce wspominał, że nie był do końca sobą, że ta walka nie przebiegała tak, jakby chciał. Także będzie miał teraz okazję do tego, aby przekonać wszystkich kibiców, że tamta porażka to był tylko wypadek przy pracy. Jestem bardzo ciekaw Waszych typów na tę walkę, dlatego zachęcam Was do tego, abyście pisali w komentarzach, jakie są Wasze typy na ten pojedynek. Szczególnie, że jak mogliście zaobserwować na moim kanale, przed galą robię takie typowanie kibiców, w którym umieszczam najciekawsze komentarze, które znajduję pod swoimi filmami, oraz tworzę taką statystykę, ilu kibiców głosowało za jednym i za drugim zawodnikiem. Także na sam koniec jeszcze raz zachęcam Was do pisania komentarzy, do tego, abyście subskrybowali mój kanał oraz śledzili mnie na Facebooku i do usłyszenia w kolejnym filmie.